Cześć, jestem tamkradzia taka na i już witam Was w szybkich odpowiedziach. BCAA to suplement diety dla sportowców pakowany w 10-gramowe porcje. Każda porcja tego suplementu zawiera 3 gramy leucyny, 1,5 g izoleucyny i 1,5 g waliny. Oldy procentowe każdego z aminokwasów w roztworze otrzymanym po rozpuszczeniu porcji tego suplementu w 20 cm sześciennych wody. Przyjmij, że gęstość wody to 1 gram na cm. Sześcienny. Dobra. Lecimy. No to mamy tak. Masa wody. Nam to będzie potrzebna. Zresztą nie nie na darmo zostało tutaj to pokazane, że mamy mieć objętość no i gęstość. No to będziemy mieć 20 cm sześciennych razy 1 gram na centymetr sześcienny. Nam się skraca i mamy 20 gramów. A to może tutaj usunę i napiszę, że to jest 20 gramów wody. Ok. No to musimy mieć tutaj masę roztworu. 10 gramowe porcje, czyli mamy tak. Masę wody i ten proszek. 10 gramów samego proszku i 20 gramów wody, czyli roztwór sporządzony waży 30 gramów. Stężenie procentowe ma tu być dla każdego z aminokwasów. No to lecimy stężenie procentowe, i co tam było pierwsze? Leucyna. PL. No to tej leucyny, my tu mamy 3 gramy na masę roztworu razy 100%. No to tutaj pozerze gramy. Tu będą jedyneczki. No to 10%. Zwróćcie uwagę, że to jest 1,5 grama. Izoleucyny. I tyle samo mamy waliny. Dobra. Czyli tutaj będziemy mieć dla jednego, jak i dla drugiego 1,5 grama. Czy po prostu połowę z tego wyjdzie nam te 5%, nie ma co kminić. Hop, hop, to na 2 I mamy 5%. Ok, czyli tutaj jeszcze odpowiedź. Serzenie poszczególnych aminokwasów otrzymane roztworze suplementu BCAA. 10% leucyny, 5% izoleucyny oraz 5% waliny. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I. No i już!